Nie umiem być srebrnym aniołem ni gorejącym krzakiem. Tyle zmartwychwstań już przeszło, a serce mam byle jakie. Tyle procesji z dzwonami, tyle już alleluja. A moja świętość dziurawa na ćwiartce włoska się buja. Muzeum etnograficzne w Krakowie i wystawa Od nowa. Miejsce, które opowiada o wiosennym ożywieniu świata, bo wiosna i Wielkanoc niosą ze sobą nadzieję. Są tu dawne pisanki, palmy wielkanocne oraz zabawki sprzedawane na krakowskich wiosennych odpustach, Emausie i Rękawce. O Wielkanocy i jej zwyczajach przypominają też obrazy polskich malarzy. To Zmartwychwstanie Jana Matejki. To święcenie pokarmów Włodzimierza Tetmajera. A to śmigus dyngus Zofii Stryjeńskiej. Takich zwyczajów w polskiej kulturze było więcej. Najpierw bicie, a potem topienie w rzece kukły Judasza. To robili chłopcy wiejscy w Wielki Czwartek. I może Państwo pamiętają, a może nie, że w ten sam Wielki Czwartek dziewczęta szły się kąpać w bieżącej wodzie, to znaczy w rzece. Chodziło o to, że jeżeli dziewczyna wykąpie się w Wielki Czwartek w rzece, nawet jeśli ona będzie bardzo zimna, ta woda, to dziewczyna przez cały rok będzie piękna, zdrowa i ponętna. Kogucie, kogucie, łogul most wyjały, łoj pewnie cię nasze, łoj pewnie cię nasze dziąbry łoskowały. Łoj pewnie cię nasze, łoj pewnie cię nasze dziołki łoskowały. Trza będzie, trza będzie, to buta poprawić, żeby ją malować, żeby ją malować, łogun mu przyprawić. Żeby ją malować, żeby ją malować, łogun mu przyprawić. Wielkanoc poprzedzał Wielki Post. A dniem szczególnego postu oczywiście był Wielki Piątek. I ja tutaj Państwu przypomnę, że na przykład ojciec naszego wielkiego pisarza Józefa Ignacego Kraszewskiego odmawiał sobie w Wielki Piątek największej swojej przyjemności, to znaczy palenia fajki. Zwykle tej fajki od rana z ust nie wypuszczał, ale w Wielki Piątek pościł, suszył, czyli nie pił i dopiero o zmierzchu przynoszono mu filiżankę kawy oraz o zmierzchu pozwalał sobie zapalić fajkę. Maluj, żeś się maluj, moja pisaryczko, bo to dla Jasieńka, bo to dla miłego, co dał mi słóweczko. Bo to dla Jasieńka, bo to dla miłego, co dał mi słóweczko. Może nie wszyscy pamiętamy, ale był na dawnej polskiej wsi taki przesąd, przekonanie, że w Wielki Piątek, kiedy cichną dzwony, kiedy nie żyje Pan Jezus, wtedy uaktywniają się wszelkie możliwe czarownice. I należało bardzo uważać, bo jeżeli taka czarownica zajrzała do nas do domu, to mogła rzucić na nas zły urok. To już podkarpacka Tryncza w powiecie przeworskim, gdzie kilka lat temu powstała Izba Turka. Pierwsze takie miejsce w Polsce dokumentujące wielowiekową tradycję wystawiania straży grobowych w Wielkanoc. W Przeworsku, nazywanym podkarpacką Jerozolimą, znajduje się kopia grobu Jezusa z Jerozolimy pokryta 24-karatowym złotem. O tajemnicy zmartwychwstania powstało wiele wierszy, m.in. księdza Twardowskiego, Ernesta Bryla czy Karola Wojtyły. W historii literatury są też inne obrazy Wielkanocy, m.in. specjalne toasty. O panowie! Niech los w Danii przynosi nam dużo zysku. Bądźmy zdrowi i rumiani, jak to prosię na półmisku. Niechaj każdy będzie syty, zdrów i wesół i niesłaby. Miejmy wygląd znakomity, jak te placki oraz baby. Niech nie znęca się nad nami los chorobą ani zgonem, jak na przykład my dziś sami znęcamy się nad święconem.
Na ostatek nasz poeta śle życzenia tej godziny, niech obejdzie się ta feta bez dostojnej medycyny. Jeżeli chcemy poznać cały opis świąt wielkanocnych, to najlepiej zajrzeć do powieści Chłopi Reymonta. W żadnym innym utworze nie mamy tak dokładnie pokazanych świąt, a zatem czas Wielkiego Postu, czas przygotowań, czas sprzątania, czas szykowania pisanek i kraszanek. I tutaj warto przypomnieć, że główna bohaterka Chłopów, Jagusia, przepiękne robiła kraszanki. Żadna inna dziewczyna i kobieta ze wsi nie musiała się z nią równać, bo Jagna miała niewątpliwie takie talenty artystyczne. Na święcone przygotowywała też prześlicznego baranka. Ten baranek był wykonany z masła, oczka miał z paciorków różańca, a kopytka, rogi i chorągiewkę z kłębów czerwonej wełny wyglądał jak żywy. Kto się nie odezwał, póki pierwszego głodu nie zapchali tęgo pracując, że ino w onej uroczystej cichości spożywania glamania się rozchodziły, przysapki, a bulgoty gorzałki. I teraz proszę uważać. Wolniuśko pojedali, czyli jedli. Wolniuśko pojedali, nadziewając się z rozmysłem, by jak najwięcej zmieścić i jak najdłużej czuć w gębie smakowitości. No tego Państwu między innymi życzę. Wolniuśko pojedajmy, żebyśmy się nadziewali z rozmysłem i żebyśmy nie mieli spotkania, jak w owym toaście wielkanocnym, z medycyną. Panie profesorze, żeby tradycji stało się zadość, uwaga! Oblewaj! Ja się tu zaraz obleję! No to Państwu też życzymy wesołych świąt i udanego śmigusa. Wesołego alleluja. O, Adasiu, Adasiu, dobre. Panie profesorze, dzisiaj to ja jestem zaskoczony Pańskim wyglądem. Kim Pan właściwie jest? Adasiu, założyłem dzisiaj w mojej parafii, w tym moim rodzinnym, powiedziałbym, kościele w Górnie, uroczysty strój grobowej straży, tak zwanych fajermanów. Są to chłopcy, którzy pilnują grobu pańskiego, podtrzymują bardzo długą tradycję straży przy grobie pańskim. Pan jest dzisiaj fajermanem, ja mam tylko szablę, ale to prawdopodobnie oznacza, że jestem dowódcą. Tak, do 20 chłopców, pięknie ubranych, tak jak ja, halabardy mających. Dowódca ma taki hełm, który dzisiaj ja założyłem. Stary austriacki, jeszcze hełm
straży ogniowej. Zobacz, jaki orzeł. A ty masz szablę, także szablę dowódcy. To piękna tradycja podtrzymywana na Podkarpaciu. Ja pamiętam wstecz lat 60 już do tyłu i widzę, jak ta tradycja się utrzymuje, ciągle, niezmiennie pilnują grobu pańskiego, potem uczestniczą we wspaniałych uroczystościach wielkanocnych, w rezurekcji, maszerują, czy w czasie dostojnej procesji wielkanocnej podczas sumy. Na pewno ma pan, panie profesorze, wiele pięknych wspomnień związanych także z tym miejscem i wiele świąt wielkanocnych także tutaj spędzonych. Jak ta Wielkanoc wyglądała w Górnie kiedyś? No w Górnie kiedyś sens był tych świąt taki sam. Triduum paschalne, wcześniej Droga Krzyżowa, wcześniej Gorzkie Żale, Wielki Post. Ale później pamiętam te dwa słowa Fajermany i Alleluja. Fajermany to Straż Ogniowa. Niemieckie zapożyczenie, nazwa niemiecka, ale dzisiaj, czy cały czas, jeśli mówimy, że ktoś stoi w fajermanach, to znaczy pełni warte przy grobie pańskim. Panie mój, te słowa do ciebie Z martwych stałeś. Karol Wojtyła pisał w swoim wierszu Wigilia Wielkanocna 1966 tak. Jest taka noc, gdy czuwając przy Twoim grobie najbardziej jesteśmy Kościołem. Jest to noc walki, jaką toczy w nas rozpacz z nadzieją. 1000 lat jak jedna noc, noc czuwania przy Twoim grobie. Jak powinniśmy, panie profesorze, rozumieć to słowo Wielkanoc i jak powinniśmy rozumieć w ogóle istotę świąt wielkanocnych? Triduum paschalne to najważniejsze święta roku liturgicznego. Pan Jezus, który cierpiał, odkupił człowieka, ale trzeciego dnia zmartwychwstał i to zmartwychwstanie jest najważniejszym faktem w historii zbawienia. Dla nas, ludzi wierzących, to najważniejsze święto. Dla niepodzielających tejże wiary także ważne święto, ponieważ jest to święto ofiary, miłości, odmiany, czy w ogóle święto radości paschalnej. My jako ludzie wierzący powinniśmy te święta czcić, obchodzić uroczyście, ponieważ wtedy Jezus daje nam nadzieję, że i my zmartwychwstaniemy także kiedyś. Zostaliśmy odkupieni przez Jego śmierć i zmartwychwstanie. Adasiu, zobacz, najważniejsze sprawy w historii zbawienia dzieją się w nocy. Pan Jezus w stajni betlejemskiej urodził się w nocy. W nocy także zmartwychwstał i jest Wielkanoc. To już na gruncie języka polskiego wzrost. Akcent się zmienił, była Wielkanoc, a teraz jest Wielkanoc i mamy najważniejsze święta paschalne, a Pascha znaczy przejście ze śmierci do życia. Obocznie używamy Wielkanoc bądź święta paschalne czy święta zmartwychwstania pańskiego. Poeta Ernest Bryl w swoim wierszu pisze tak. Bóg zmartwychwstał, odwalił groby naszych domów, byśmy stanęli. Na światło spojrzeli, byśmy wołaniem wielkim odetchnęli. Triduum paschalne, tak jak pan wspomniał, panie profesorze, daje wiernym taką okazję do przemyśleń nad naszym życiem, ale także nad śmiercią. Jak powinniśmy myśleć o tej śmierci właśnie w kontekście Wielkanocy? Jeśli jest myślenie o śmierci w kontekście Wielkiej Nocy, to jest myślenie pozytywne. Chrystus nas odkupił. Otworzył bramy niebios, odrzucił szatana, a więc my mamy zdobywać niebo, my mamy otwarte wejście do nieba, wszystko tylko zależy od naszego życia. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. Nie obrażaj się na śmierć.
Tak naprawdę motyw śmierci pojawia się w naszej literaturze już od początku istnienia świata. Nasz wieszcz Adam Mickiewicz pisał: ależ bo różne są śmierci rodzaje. Jedna śmierć jest pospolita, śmiercią tą starzec, kobieta, dziecię, mąż, słowem tysiące ludzi umiera co chwila. Ktokolwiek mówi, że się śmierci nie lęka, kłamie, to Ignacy Krasicki. Nie ufaj śmierci, wieczny odpoczynek to tylko wakacje, napisała Ewa Lipska. Śmierć jest przecinkiem w zdaniu twojego losu, to Rafał Wojaczek. No i jeszcze Wisława Szymborska. Nie ma takiego życia, które by choć przez chwilę nie było nieśmiertelne. Śmierć zawsze o tę chwilę przybywa spóźniona. Zdarza się panu, panie profesorze, no także przy okazji świąt wielkanocnych myśleć o śmierci? No tak, no. To jest naturalne myślenie o życiu i o śmierci, ponieważ widzimy, jak życie jest ułożone. Natomiast jeśli rzucamy światło zmartwychwstania na życie i na śmierć, to myślimy o śmierci bez trwogi. Co oznacza to Alleluja? No Alleluja jest wspaniałym nawiązaniem do tradycji hebrajskiej, do naszych starszych braci w wierze, do judaizmu, kiedy w Starym Testamencie Alleluja znaczy chwalmy Pana. To akt uwielbienia Boga, a przez to uwielbienia Boga pokazujemy naszą radość. Alleluja jest sygnałem, znakiem wielkiej radości, a także uwielbienia Pana Boga. Mało tego, w kulturze polskiej to Alleluja stało się takim znakiem polskich świąt wielkanocnych, bo my życzymy wesołego Alleluja. To tak jakby paradoks, ponieważ Alleluja już ma radość w sobie, radość zmartwychwstania, radość chwalenia Boga za zmartwychwstanie. Alleluja, bijąc dzwony, głosząc w świata wszystkie strony, że zmartwychwstał Pan. Kiedy mamy święta Bożego Narodzenia, no to doskonale znamy teksty chyba większości kolęd, ale w czasie świąt wielkanocnych również mamy piękne pieśni wielkanocne. Oj, mamy piękne pieśni wielkanocne. Ja naliczyłem w śpiewniku Siedleckiego nowego wydania 22 utwory. Chociaż, Adasiu, muszę ci powiedzieć, że kultura polska bardziej była nastawiona na pieśni wielkopostne. Myśmy bardziej w kulturze polskiej umieli oddać cierpienie Jezusa, Jego strach, Jego mękę, Jego ból. Natomiast w mniejszym stopniu potrafimy oddać radość z powodu zmartwychwstania. Ale są takie pieśni wspaniałe, jak Chrystus zmartwychwstał jest. Nam na przykład dan jest. Później wesoły nam dzień dziś nastał, kiedy jest procesja rezurekcyjna, śpiewamy dostojnie i powoli tę wspaniałą pieśń. Potem zwycięzca śmierci, piekła i szatana wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. Albo przez Twoje święte zmartwychwstanie, Boży Synu, daj nam swoje zbawienie. Eli Lama Sabachthani. O tak, to jest wielki ból człowieka osamotnionego w chwili śmierci. Tu Chrystus jako człowiek krzyczał: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Wiedział jako Syn Boży, że jest to odwieczny plan Ojca. Nie ma innej drogi do odkupienia człowieka, ale w chwili śmierci, kiedy umieramy sami, możemy czasem tak zawołać. To już zupełnie na koniec, panie profesorze, zapytam o to, czego pan życzy i swoim najbliższym, i moim najbliższym, i wszystkim naszym widzom właśnie z okazji świąt wielkanocnych. Głębokiego przeżywania tychże świąt, zrozumienia istoty zmartwychwstania pańskiego, a potem życzę pogłębienia miłości, więzów rodzinnych, bycia we wspólnocie świątecznej. Święta są także po to, żeby wspólnota się umocniła. I radości z tego, że jesteśmy jednak w tym świetle zmartwychwstania. Proszę państwa, najważniejsze, aby towarzyszyła nam właśnie ta radość, o której wspomniał pan profesor, ale z drugiej strony także refleksja nad życiem, nad przemijaniem. Dlatego teraz w naszej części literackiej jeszcze raz ksiądz Jan Twardowski i Anna Dymna i piękny tekst księdza Twardowskiego: Spieszmy się kochać ludzi. Spieszmy się kochać ludzi.
tak szybko odchodzą. Zostaną po nich buty i telefon głuchy. Tylko to, co nieważne, jak krowa się wleczy. Najważniejsze tak prędkie, że nagle się staje. Potem cisza. Normalna, więc całkiem nieznośna. Jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy, kiedy myślimy o kimś, zostając bez niego. Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewna zabiera nam wrażliwość. Tak jak każde szczęście, przychodzi jednocześnie jak patos i humor, jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej. Tak szybko stąd odchodzą, jak drozd milknął w lipcu, jak dźwięk, trochę niezgrabny, lub jak suchy ukłon. Żeby widzieć naprawdę, zamykają oczy. Chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć. Kochamy wciąż za mało i stale za późno. Nie pisz o tym zbyt często, lecz pisz raz na zawsze, a będziesz tak jak delfin, łagodny i mocny. Śpieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą. I ci, co nie odchodzą, nie zawsze powrócą. I nigdy nie wiadomo, mówiąc o miłości, czy pierwsza jest ostatnią, czy ostatnia pierwszą. Bądźmy dla siebie dobrzy, nie tylko w święta.